Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mórz, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania piątkowego EKG. A w naszym studio dziennikarze przede wszystkim. Anna Mackiewicz, Tygodnik Powszechny, Marcin Piasecki, wydawca dziennika Gazety Prawnej. To coś więcej, proszę Państwa, tak dla informacji, niż redaktor naczelny nawet. No. Także nawet stosownie się teraz... Stosownie teraz się nosi do swojej nowej funkcji. Krzysztof Sobczak, bez zmian, portal Lex.pl, miesięcznik, kancelarii. W zwykłej bluzie. Roland Paszkiewicz, bardzo wytworny, nawet z prezentami przyszedł dzisiaj. Dyrektor CDM PKO S.A. Ale nie na saniach. Co? Gdzie? Nie na saniach. Przepraszam, nie usłyszałem. Prezentami, ale nie na saniach. A no tak, no nie na saniach, bo śniegu nie ma. Gdyby był śnieg, z pewnością jeszcze by... renifery. Z fasonem na czerską. Tak, proszę Państwa, tymczasem przedświątecznie rynki papierów wartościowych wczoraj nieco wzrastały. Zachodnioeuropejskie, WIG 20 w Stanach Zjednoczonych, Dow Jones zyskał 0,4%, nieco większe wzrosty w Europie. WIG 20 z kolei stracił 0,58%, ale poprzednio było lepiej z WIG 20, odwrotnie się zachował niż inne indeksy, bardziej optymistycznie. W związku z tym wszystko musiało się wyrównać. Dzisiaj w Tokio spadek o 20, wzrost o 0,29%, w Hongkongu wzrost o 1,44%. W tej chwili zielono prawie od góry do dołu. WIG 20,39% zyskuje. Rynków zachodnioeuropejskich jeszcze nie widzę. Waluty nieco tanieją, niewiele, niewielkie ruchy. Frank szwajcarski 0,07%, 3,69 kosztuje euro 0,07%. Co to za mina, panie redaktorze Piasecki? Uśmiecham się do pana, ja wiem, że to euro 0,07% w dół, 4,52 dolara amerykański, 0,13% na minusie, także 3,47 i funt brytyjski na plusie 0,01%, cena 5 zł 39 groszy. EKG. Polskie firmy ruszają do Chin. Budująca informacja dla mnie z pierwszej strony Pulsu Biznesu. Wizyta prezydenta Komorowskiego ma ocieplić nasze relacje z państwem środka. No i byłem bardzo ciekaw, czy pan prezydent wybierze się tam z grupą przedsiębiorców Polski, tak jak na przykład prezydent Francji, kiedy leci do Chin, to zabiera 250 przedsiębiorców. Nasz nie ma takiego samolotu. A nasz, no tak, dużego, nie ma niestety tak dużego samolotu. Niestety poprzednik pana prezydenta nie miał takiego zwyczaju i ja się o to martwiłem bardzo. Tymczasem co się dzieje? Ukłon w stronę biznesu. Prezydent Bronisław Komorowski będzie uczestniczył w forach w Szanghaju i Pekinie, na których obecność zapowiedział kilkaset chińskich firm. Dodatkowo spotka się z prezesami największych koncernów państwa środka. No i zabiera też ze sobą polskich przedstawicieli biznesu, co jest... Strasznie ważne. Dyrektorów niektórych uczelni, bo będą agitować studentów, żeby na studia do Polski przyjechać. Płatne studia, płatne, oczywiście. To dobry pomysł? No, niezły, bo to zarobi uczelnia, ale jakaś tam grupa Chińczyków języka trochę się nauczy polskiego, pozna Polskę, takich w cudzysłowie ambasadorów może będzie. No właśnie, tylko po oczywiście odpowiedzi na pytanie, czy polskie uczelnie są atrakcyjne dla Chińczyków. No cóż, no... Też kiedy się spojrzy na najróżniejsze międzynarodowe rankingi, to z tym poziomem polskich uczelni niestety, i mówię to ze smutkiem, ale oni wszyscy się tam nie zmieszczą. To prawda, jest ich dużo, natomiast no, też trzeba pamiętać, że jeżeli już wybierają się za granicę, no to pewnie chcieliby odebrać solidną, znaczącą edukację, żeby ten dyplom no, był właśnie znaczący. No i tutaj mam pewną obawę, czy niestety no, papiery z naszych uczelni mają tego rodzaju siłę przebycia. A ja myślę, że część naszych uczelni jest bardzo dobra. Na przykład krakowskie AGH słynie na całym świecie, tak? I produkuje specjalistów, mówiąc brzydko. No może słynie na całym świecie, ale w tych rankingach nie najlepiej się tam... Ale akurat są tam takie kierunki, które są w tej chwili bardzo modne i bardzo poszukiwane. Ale praktyka, bo tu już jest pewna praktyka w ostatnich latach, ta liczba zagranicznych studentów studiujących na polskich uczelniach bardzo wzrosła i to nie dotyczy tylko tych najbardziej renomowanych uczelni, po prostu różne uczelnie, nie mówię, że takie tam najgorsze, najsłabsze, czy najmłodsze,
wyższe, ale nawet takie średnie, które no, nie podejrzewalibyśmy o to, ale znalazły jakiś patent, bo właśnie kierunek uczony po angielsku na przykład i jakoś dobrze sprzedana oferta i okazuje się, że ściągają zagranicznych studentów. Na pewno nie będziemy chyba rynkiem edukacyjnym pierwszego wyboru, może z jakimiś tam wyjątkami. Tak, drugiego, trzeciego. Proszę Państwa, informacja świeżutka, gorąca informacja, jak świeże bułeczki. Sejm przyjął do wiadomości informację premiera w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Zaczyna się głosowanie w tej chwili w sprawie odwołania. Chyba już ministra. Ukłonił się uprzejmie. Aha, minister, czyli nie został odwołany. Tak, odrzucił. Tak jest, proszę Państwa. Czyli minister Sikorski pozostaje na swoim stanowisku, bowiem Sejm odrzucił wniosek o odwołanie naszego ministra spraw zagranicznych. Wracamy do Chin. Proszę Państwa, no na razie marnie nasza współpraca z Chinami wygląda. 8 milionów euro, tyle bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Chin napłynęło do Polski w 2010 roku. 8 milionów euro. No to marne pieniądze są. Niektórzy możni tego świata, ci mówię o biznesmenach oczywiście, takie pieniądze noszą w tylnej kieszeni. 246 milionów euro, taka była łączna wartość chińskich inwestycji w Polsce na koniec 2010 roku. W styczniu tego roku prezes Polskiej Agencji Informacji Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman bardzo liczył na chińskich inwestorów. W tym roku agencja zamknęła 4 chińskie projekty warte 90 milionów euro, które stworzą 2800 etatów. Prezes Majman, muszę powiedzieć, że on bardzo się interesuje tamtą stroną świata i słusznie. Agencja jest bardzo aktywna w tamtym miejscu. No cóż, no można powiedzieć tak, kropla drąży skałę, prawda? Pierwsze koty za płoty. No, trzeba koty być za płoty, czyli Kowek słynny i budował autostrady do Warszawy. Słuchajcie, ale takie rzeczy mogą się... Ale jak mówią Francuzi, to partant garde, bo przecież z drugiej strony cały zawsze, świat, prawda? Się też tak patrzy, raczej czujnym okiem spogląda na państwo środka. Nikt nie chce, żeby fundusze zalały jak jego kraj. Nikt nie chce być wykupionym przez Chińczyków. Chiny stawiają na współpracę z zagranicznymi partnerami. To jest dodatek do dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej. Także Dziennik Gazeta Prawna także sporo poświęcił, myślę, że to przy okazji wizyty prezydenta. Tak właśnie jest. Tym sprawom. Chińskie władze chcą dalszego rozwoju wymiany handlowej za granicą, zwłaszcza z Europą, w tym z Polską. Wynika z Białej Księgi o chińskim handlu zagranicznym, którą chiński rząd opublikował w grudniu. Dobre osobiste relacje to jeden z istotnych warunków powodzenia współpracy z chińskimi partnerami. I ja bym bardziej w tym upatrywał się korzyści płynących z ewentualnego studiowania Chińczyków w Polsce, niż z ich późniejszych gdzieś tam emigracji, czy z wyjazdu, czy współpracy, czy pracy w innych krajach, prawda? Że takie relacje się zacieśniają, często te rodziny tutaj się osiedlają i to jest najlepszy sposób chyba, czy jeden z najbardziej skutecznych do tego, żeby takie relacje międzypaństwowe się zacieśniały i żeby wymiana... Z drugiej strony to nie tylko to, że Chińczycy poznają Polskę, ale to, że Polscy będą mieli okazję studiować z nimi, też również poznają, czy to zwyczaj, czy po prostu personalnie. To jednak jest zupełnie inna jakość wtedy, kiedy kampus studencki jest międzynarodowy, szczególnie w przypadku studiów, które predestynuje, nazwijmy to, do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Natomiast tu warto też powiedzieć o jednej rzeczy, dlatego że być może my trochę odkrywamy to koło zbyt późno, czyli część korporacji europejskich, amerykańskich. Jak zwykle przyzwyczailiśmy się do tego. Podejmuje decyzję w tej chwili o tym, żeby na przykład zmniejszyć swoje ekspozycje, czy też uzależnienie od chińskich fabryk z różnych względów, czy to ze względów strategicznych, czy to ze względów chociażby na koszty lub też nazwijmy to na różnego rodzaju niedogodności funkcjonowania na tamtym rynku, o których jest dość głośno. Zmiany, które prawdopodobnie przyjdą i będą to zmiany na gorsze. Będą coraz wyższe koszty pracy, przecież już są w tej chwili w Chinach. Są protesty, są liczne strajki, o których my dosyć rzadko w Europie, tutaj w tej części Europy przynajmniej zwracamy na to uwagę, chociażby z tego powodu, o którym pan przed chwilą powiedział. Bardzo mało naszych firm tam zamawia. Jeśli weźmy pod uwagę Francję czy Wielką Brytanię, to są kraje, które mnóstwo zainwestowały już na rynku chińskim, to one są mocno zainteresowane i informacji w tamtejszych mediach jest bardzo dużo. Które fabryki strajkują, co się dzieje w danej prowincji, nawet jaka jest pogoda. Oni wszystko to wiedzą i to są
pierwszorzędne informacje z punktu widzenia biznesu. Ale to jest też istotne, że to wszystko zaczyna się powoli wyrównywać, prawda? Jest to bardzo ważne z punktu widzenia konkurencyjności naszej gospodarki, kosztów pracy w Polsce. Chińczycy zaczynają się buntować. Produkt, który kosztuje wyprodukowanie czegoś kosztuje $5, to jest sprzedawane za $500 i oni po prostu się... No ludzie się buntują, trudno się nie dziwić, że takie są ich reakcje. W związku z tym te koszty pracy będą tam także rosły. Martwiliśmy się bardzo, że wszystko już z Europy kompletnie wypłynie, że Chiny będą jedyną wielką fabryką świata. Tymczasem nie do końca tak musi być. Prawda? Zwłaszcza, że Chińczycy, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile pieniędzy pożyczyli krajom afrykańskim właśnie po to, żeby właśnie tam rozwijać biznesy, bo tam jest jeszcze taniej niż w Chinach, no to prawdopodobnie te wektory się przesuwają w innym kierunku. Rezerwuar taniej siły roboczej, prawda? To jest ten kierunek. No, świat poszukuje. No jeszcze jest, to znaczy Afryka pełna zgoda. No i tutaj obecność chińska, o której się w Polsce dosyć mało wie zresztą, no jest gigantyczna, jeżeli chodzi o Afrykę. Jest państwo, o którym się teraz trochę mówi, czyli Angola, która jakby ma się lepiej od swojej dawnego kraju metropolii, czyli Portugalii i tam Portugalczycy zaczynają emigrować do Angolii, ale jakby znaczący udział we wzroście gospodarczym Angolii mają właśnie Chińczycy, którzy tam zainwestowali mnóstwo pieniędzy, zbudowali infrastrukturę i tak dalej. No ale też trzeba pamiętać o tym, że istnieje jeszcze parę państw na świecie, które są takim potencjalnym miejscem powszechnej wytwórczości. To jest na przykład Wietnam, o którym się stosunkowo mało mówi. No ciągle też w grze są Indie, które pod pewnymi względami też są tańsze od Chin. No i bardziej innowacyjne, to trzeba powiedzieć, żeby... Przynajmniej w jakiejś części. W jakiejś części. No mają to. Gra w szachy zrobiła swoje. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że w końcu polscy politycy dojrzeli do tego, żeby nie bać się podróżować po różnych państwach z biznesmenami. To jest niesłychanie istotne, niesłychanie ważne. Niestety straciliśmy pod tym względem ładnych parę lat, kiedy tych kontaktów nie było.